Ceny za wywóz śmieci znowu w górę, tym razem w brzegu. Mieszkańcy od 1 sierpnia zapłacą 27 zł od osoby, pod warunkiem, że będą segregować odpady. Czy to drogo, i jak jest w innych miastach, sprawdziła Izabela Zapisek takie głosy wśród mieszkańców Brzegu to przeważająca większość, a chodzi oczywiście o podwyżki cen wywozu śmieci. 27 zł za osobę za odpady sortowane. Taką cenę uchwaliła rada miasta Brzeg. To 2 zł podwyżki w stosunku do obecnej stawki 25 zł. Przy czym niesegregujące śmieci zapłacą 58 zł za osobę na gospodarstwo domowe. Ale jak tłumaczy zastępca burmistrza, to i tak za mało by zbilansować budżet. Urząd Miasta wnioskował o to, by opłata wynosiła 30 zł od osoby. Jeżeli w tej chwili będziemy naliczać stawkę 27 zł od osoby, pozostaje nam dziura budżetowa, którą będziemy musieli zasypać, znajdując oszczędności w innych obszarach typu. Energia elektryczna, utrzymanie czystości, utrzymanie zieleni. Coś, na co sobie możemy powiedzmy pozwolić bez dużego uszczerbku. Zapytaliśmy mieszkańców, co sądzą o nowej podwyżce. Głosy były podzielone. Teraz będzie 27 zł miesięcznie. No to dużo. Za dużo? Moim zdaniem za dużo. No to sporo. To uważam, że bardzo dużo. Zakład higieny komunalnej też muszą przecież funkcjonować. Wszystko idzie w góry. Oprócz podniesienia stawki za odpady Urząd Miasta chce obniżać koszty składowania odpadów na wysypisku śmieci. Takie są ściśle uzależnione od czystości i jakości posortowanych odpadów. To jest w naszym wspólnym interesie. Zadbajmy o to wspólne dobro. Zadbajmy o to, aby nie marnować niepotrzebnie pieniędzy, a Koszty z tym związane są stosunkowo niewielkie. Dlatego urzędnicy mówią, że segregacja to na razie jedyny sposób, aby powstrzymać podwyżki. Dla porównania w stolicy województwa cena za wywóz to obecnie 28 zł od osoby. W Strzelcach Opolskich 30 zł, w Kluczborku płacą 37 zł, a w Nysie 39 zł. Izabela Zapisek, Kurier Opolski.